panią poproszę, żeby pociągnąć za ten dzwonek, za który nie wolno pociągnąć. To tak. O, bardzo ładnie, dziękuję. Ten dzwonek, który był za czasów siostry Faustyny umiejscowiony tutaj za tą szybą, uderzali zazwyczaj jacyś biedni, czy ludzie proszący o modlitwę. No i rzeczywiście w Kronikach Krakowskich za czasów siostry Faustyny jest taki zapis, że co to się tam dzieje na furcie, pisze siostra kronikarka, że biedni idą od furty i na głos mówią: dzięki Ci Boże za, za tą dobrą siostrę. I koniec, koniec zapisu. A co jest ciekawe, że właśnie pewnego dnia tutaj w ten dzwonek zadzwonił ubogi i siostra Faustyna pobiegła do kuchni, podgrzała zupę, podaje temu człowiekowi i nagle widzi zamiast człowieka Jezusa. Jak się zorientowała, że ma do czynienia z Jezusem, Jezus zniknął jej z oczu. Zastanawiała się, co to w ogóle ma znaczyć. A Jezus jej właśnie powiedział takie coś: podobało mi się miłosierdzie Twoje, dlatego zszedłem z tronu, aby skosztować owocu miłosierdzia Twego. Jakbyśmy czytali dalej, to jest coś takiego: błogosławieństwa biednych dotarły do moich uszu. Coś było wyjątkowego w sposobie obsługiwania biednych przez siostrę Faustynę. I można by powiedzieć tak obrazowo, że tak to się Jezusowi spodobało, że zechciał sam po prostu tego doświadczyć. Ale wy słuchajcie, to samo mamy w Ewangelii, nie? Że co uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, niście uczynili. I jakby Pan Jezus to wręcz tak doświadczalnie naocznie pokazał siostrze Faustynie. I to właśnie było tu, bo tu za czasów siostry Faustyny była furta. I ona normalnie siedziała tutaj, za tym. A są oryginalne pamiątki pozostawione po siostrze Faustynie. Kubek, płaszcz, ten płaszcz to w ogóle dziwnie ocala. Bo na przykład habit, który tam jest, nie należał do siostry Faustyny, bo po gruźliczkach wszystko palono. Ale ten płaszcz ocalał dlatego, że jedna z sióstr mówiła tak: o Faustynie jeszcze gadać będą. I schowała. No i potem jak się rozpoczął proces beatyfikacyjny, to ona wyciągnęła ten płaszcz i cała struchlała idzie do przełożonej, nie? Przyznać się. A przełożona mówi: szczęśliwa wina, niech będzie błogosławiona. Będzie do muzeum. Coś jest. Dokładnie. No i też rzeczywiście pod numerem 1 tam jest taki krzyżyk z dwoma figurkami. To jest z Głogowca, z domu rodzinnego siostry Faustyny, tam gdzie ona się urodziła. Jako jeszcze właśnie mała Helenka, tak, zajmowała się tym ołtarzykiem, czyli to tam kurze zeczyć, tak, kwiatkami przybrać, żeby to jakoś było ładnie. A lampa naftowa, która jest przy czarnym płaszczu, to przy tej lampie naftowej w Wilnie Faustyna zaczynała pisanie dzienniczki.